Dzień dobry, z tej strony Borusiak, a dzisiaj zapraszam was do kolejnego odcinka do tego też. Czytanie komentarzy ze sklepu Google Play. Ostatni odcinek był na czasie, całe życie, dlatego niechcący padłem na pomysł, żeby nagrać kolejną część. Jeżeli ten odcinek się wam spodoba, to bardzo dobrze, niesamowicie. Subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych filmów, ponieważ jak subujecie to... A nie, to teraz już to tak nie działa. Zapraszam. Siup! Czytanie komentarzy z Google Play. Yeah. O, tu mamy jakiś taki plagiacik gierkę, no ale dobrze, dobrze, zobaczmy komentarze. Gra bardzo fajna, ile jest z niej poziomów, bo gra jest świetna, zabawa i nauka, miłowy się nią gra, pojedyncza kwalifikacja, grupa jest świetna, pozdrawiam serdecznie Madzia. Gra fajna, ale nie dla mnie, 57 nie do przejścia, już prawie 3 dzień się męczę. Rysiu, Guptasie, są jeszcze inne gry, na przykład Operate Now Hospital, tam możesz operować ludzi. Ta gra z Piwi dowodowała, że zniszczyłem telefon przez te lagi, ogólnie to odbierały na górę, długo się czeka. Na to twórcy odpowiedzieli, cześć, idzie? Ojoj, przykro nam to słyszeć. Na pewno pomożemy ci pomóc, to jest głupia gra, bo cały czas nie mogę, muszę. Jacek za to nie działa, a na to Spill Games. Cześć Jacku, ojoj, przykro nam to słyszeć. Na pewno możemy ci pomóc w tej sprawie. Jest też gra Toon Blast, nie wiem co to, nie interesuje mnie to, po prostu inna gra. Trzeci dzień, ten sam poziom. W życiu nie grałem w bardziej beznadziejną grę. No to Rysiu, nie pisz anonimowo jakichś tutaj komentarzy, tylko przyznaj się, że to jest to kolejna gra, której ci nie idzie trzeci dzień. A tu mamy grę o bekonie. Ta gra zepsuła mu telefon. To ma być mój, tak? Okej, to jest mój. My u Y. Na pewno w jakimś uniwersum się tak mówi. Na pewno. Tu mamy z kolei jakąś gierkę tutaj ze zwierzakami, z słodkimi. Fajna gra, ale mam te dwa talerze, na których dają zwierzaki i nie nadążam, te koty i psy się wkurzają, więc fajna gra, oceny na 4 gwiazdki. Fajna gra, tylko szkoda, że nie ma boja takiego niebieskiego zwierzaka i że nie ma już albumy z tym zwierzakiem. A szkoda, przykro, smutno. Tu mamy z kolei YouTube Kids, specjalny YouTube dla Blowka. Moja opinia jest taka, że ta aplikacja jest stworzona dla dzisiusiów. Ja nawet tego nie zainstalowałem, ale sądząc po obrazkach, to ja tak myślę 1/5. Papaja, może masz 12 lat, ale twój testosteron tak wydolił, że dzieci uciekają w szatni. Najgorsza aplikacja, którą widziałem. Moje dziecko ma 14 lat i mówi, że nie ma Lorda Krożwila. Nie polecam, a te treści nie są dla dzieci. YouTube Kids to ścierwo, nie polecam, to jest okropne. Mógłbym pisać tak cały czas, a jeszcze dodam dlaczego, aby gdzieś wejść, to trzeba wpisać działanie z tabliczki, mnożenie, przecież każde dziecko ma kalkulatora, bo to umie. Dodajcie do oglądania dzieci na przykład 50 śmiesznych wypadków. 6.5 hours later. Normalnie, dobra, kończę, nara, chyba ktoś to przeczyta. No kurwa, niechcący ja przeczytałem i bardzo żałuję. Jeżeli twoje dziecko ma 14 lat i ogląda Lorda Krożwila, to zastanów się, gdzie popełniłeś błąd w ojcostwie, okej? Tu mamy kolejny skutę z Bronxu. Super, prankowałem golf, nocy niech żyje zbrodniczy reżim, a ona zadlalała. XD. Super apka, szybko się ładuje i można robić kombinacje. Spoko apka, tylko udostępnienie nie działa. Jest bardzo fajna i zauważyłam uśmiech na mojej twarzy. XD. Dziś nie wiedziałem, że po Czarnobylu zes jest aż tak niebezpieczny. Mega. Dziunia, nie jesteś moim szefem. Trochę słabo, bo krótkie i to nie ma sensu, więc daj dwa. Tu z kolei mamy sandboard klocucha. Naprawdę nie rozumiem. Nie ma takich fajnych kości, a po to ściągnąłem tę apkę. Wiem, że wszeitki mnie zadowolisz, ale ta apka jest jak baba bez cycków. Van Hentai, nie rozumiem, o co ci chodzi z tą babą bez cycków, ale masz chyba problem ze swoją nazwą. Ej, to bardzo dobra aplikacja, ej, bo ma dużo fajnych słuchawek. Można się uczyć polskiego. O, nawet kolegów Ukraińców mam na tym Google Play sklep. Najlepsza aplikacja, po prostu luksja. No to ja rozumiem, to jest aplikacja. Nie no. Lux. Apka zrobiona całkowicie pod reklamę. Niby aktualizacje, bzdety, strety, poprawa błędów, która i tak występują i one są specjalnie, żeby sobie dorobić na reklamach. Życzę powodzenia w więzieniu. Na to tutaj twórca. Pozdrowienia z więzienia. A tu mamy kolejną aplikację z Zepeto. Dziwnie to wygląda, strasznie. Mnie się nazywać grą? 1 : ścina się. 2 : nudna. 3 : nie da się zarejestrować. 4 : najważniejsza jej ikona przypomina twarz zboczeńca z fioletowymi włosami. Lubię ja, ale jest trochę w 2%, nudna na 100%. Głupie, moja smutna historia, z tym robię zdjęcie i teraz dla was śmieszna, ale dla mnie smutna. No bo jak miałam włosy z tyłu, zrobiłam dzióbek, to wyskoczył i face smutek. I jeszcze łysy na tak nie wyglądam. Nie wiem, co się zrobiło nie tak, ale teraz nie wiem zrobić i postaci. A tutaj mamy z kolei grę, gdzie się lata papierem. Super. Gra ogólnie spoko, polecam tym, którym tak jak mi nudzi się w długie zimowe wieczory. Grafika mogła być trochę lepsza. I Leopard napisał to 24 października 2018 roku. Wiesz co, to było jakiś czas temu. My jeszcze nie mamy zimy? Ja se gram, rozładowuje mi się telefon, podłączam go 50%, chodzę do gry, a tam rekord 99 tysięcy, 10 tysięcy, a gra nie działa. Tutaj mamy z kolei quiz logo gra. Fajne, na przykład mój wujek pracuje w Pizza Hut i wiem jakie było dawne logo, jestem bardzo daleko, ale ta gra się trochę mi nudzi. Gra jest fajna, można nauczyć się różnych marek samochodów i ubrań, polecam z całego serduszka. Nie jest takie złe, bo jest fajne. Wspaniałe quizy, naprawdę fajne. Ta gra jest świetna, wiele spędzonych godzin, nie poszło na marne, polecam. Ta gra jest w porządku. Bo jeśli czegoś nie wiesz, to nic nie szkodzi. Te komentarze czasami są głupie, a czasami takie bardzo urocze i słodkie, okej? Fajna, ale no, mi się nie podoba troszkę. Fajna gierka XD. Nie wiem co jeszcze napisać XD. Ta gra jest najlepszą grą na świecie. Jest po prostu bombowa, okej? Fantastycznie, fajne, ekstra. Tu mamy z kolei Troll Face Quest Horror. Fajna gra, daje 5 gwiazdek, bardzo fajna, łamigłówka i zabawna czasem, bardzo zabawna, polecam. Jest durna, nic nie można zrobić i to ma być gra? Trollolololololol. Ja pier... Kto w 2018 roku robi grę dookoła memu z chyba, nie wiem, 98. Poza tym, jak to działa, że mem umiera, a potem staje się kultowy w świadomości dzieci z podstawówki? Like, to był zły mem, kiedy on powstał. A co dopiero teraz? Za to powinna być kara pozbawienia wolności, okej? Okay? Tam szybko, łatwa gra, bez podpowiedzi, za pierwszym razem hasła, ba. Naprawdę tajne, ale pełno reklamy. Mało poziomów. Kiedyś było czasem po 30, minus 40 poziomie, a teraz mniej. Szachy. Tu można grać pewnie w szachy. Ponad 50 milionów pobrań. Dużo osób gra w szachy. Ja tam nie wiem co to. Pierwsze słyszę. Jak ktoś umie w szachy grać, to spoko. Ale jak ktoś nie umie w szachy grać, to jest mu ciężko. Ja nie umiem grać w szachy, dlatego uważam, że te całe szachy są głupie. Głośniej już nie mogę. Nie. Za. Ciekawy. Może być. Super gra. Szkoda gadać. Normalne szachy, no fajnie. Tu mamy z kolei Sliteria, tam jest robak i on zabija inne robaki. Miałam 84 657 masy i mnie mały zielony dziad zjadł, a jak inny małym uśmiechem oni wymyślają z duperami, którzy się nazywają Jelly, Quebel Pokop i Slogoman na wszystkich grach i oto są oni, ale poza tym gierka fajna, nie mogłam wykreślić dlatego, były dwa minusy, ale polecam. Nie mogę wyobrazić sobie i tej fajnej gry, zajmuje bardzo mało miejsca, szybko się ściąga i nie trzeba się na nią logować, jest dla każdej osoby w różnym wieku i można wybrać sobie nazwę lub skina. Jak ktoś do mnie przyjeżdża, na przykład brat cioteczny, to cały czas gramy sobie w Sliterio. Moim zdaniem jest bardzo fajna i daje 5 gwiazdek. To jest najlepsza recenzja, jaką przeczytałem w swoim życiu, okej? Okay? Film web. A tu mamy agar.io. Gra fajna, wydałem na nią ponad 400 zł. Co jest? Już to twoje rodzice. 3 gwiazdki, ponieważ minus 1 sterowanie, masakra. Minus 2 nie ma Teams. Eksperymental i Battle Royale plus fajna gra, tylko na kompa. Najgorsza gra, w jaką grałem. Słabe, najgorsza gra na świecie. W tym grał mój ulubiony youtuber XDLOL. A tu mamy Dumb Ways to Die, klasyk. Nawet fajna gra, ale po pierwsze, co 5 sekund włączają mi się reklamy, a po drugie, to jest jak jest gra, to wtedy trzeba powiedzieć ludziom jak się w to gra. Więc jak nikt nie wie jak co tam robić, to ta gra jest do dupy. A tu z kolei mamy Robloxa. Wszystko w porządku, ale mi nie chcą się wczytywać tekstury. Proszę napiszcie mi co z tym zrobić, bo gra jest mega. W razie czego mój nick to Kondraus Pro. Pobierajcie tej gry, ona jest do dupy, postacie nieraz podskakują. To naprawdę dobrze brzmi, ja chcę tak pisać. Podskakują. Nieraz podskakują, a nieraz nie same skręcają, po prostu jest... On mnie doprowadziła do czatnej gorączki. Ojoj, to idź do wanny na zimny prysznic. Mogę tylko grać w najsłabsze gry, naprawdę to błagam. No to musisz po prostu znaleźć najlepsze gry. Chyba tak to działa, Jesus 77 i2. A drugi minus to, że nie migo mieć przyjaciół, bo gra się zaczyna pis, naprawcie to. Ale to nie wina gry, że nie możesz mieć przyjaciół. Jakby trzymam kciuki, żeby było lepiej. Zjadliście wszystko. Wprowadzacie nowe zecy za robuxy, ale się nie interesujecie problemem graczy na urządzeniach mobilnych. Marcel Cox 2007.pl. On ma 3 lata? Nie? On ma już 11 lat? Jezu, jak ktoś się urodził w 2007 roku, ma 11 lat. Przecież 2007 roku przed chwilą. Świetna gra, tylko sterowanie jest bardzo trudne do sterowania. Polecam strzałki. Pozdrawiam twórców! No. I to na tyle, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, to dajcie mi znać. A jak na razie dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku za 2 dni. Pa, pa. Cześć.